Tradycją w szkolnym ośrodku wychowawczym w Baryczy są jasełka zwieńczone dzieleniem się opłatkiem i wzajemnymi życzeniami wszystkich należących do szkolnej społeczności. Tradycją staje się także uczestnictwo w tej wigilii biskupa. We wtorek był on honorowym gościem świątecznego spotkania w ośrodku. Na jasełka tłumnie stawili się uczniowie, ich rodzice oraz opiekunowie, przybyli także przedstawiciele władzy. Starosta konecki Andrzej Lenart, przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Duda, przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich Piotr Słoka. Władzę duchową reprezentowali biskup Piotr Turzyński oraz dziekan Andrzej Zapart. We wstępie miłe słowa do swoich podopiecznych skierował dyrektor jednostki Jan Słuszniak. Niech światełko betlejemskie rozpali w naszych sercach dobroć i szlachetność. Życzę, aby wszystkie dni w roku były tak piękne, jak wigilijny wieczór. Wesołych świąt! Swoje życzenia w imieniu władz powiatu przekazał także starosta Andrzej Marek Lenart. Zawsze z przyjemnością przyjeżdżam na Wigilię do ośrodka. Jak policzyłem, to tylko raz nie byłem, ze względów losowych. Natomiast z przyjemnością przyjeżdżam tutaj, bo tutaj jest naprawdę, wyczuwa się magię świąt i obecność Bożego Dzieciątka. Pan dyrektor mówił, żebyście mieli dużo uśmiechu. Te uśmiechy już były w czasie przemówienia, ponieważ ja nie zmieniam swojej tradycji. Przemówienie musi trwać krótko, nie więcej niż 30 sekund. Dlatego życzę Wam pięknych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku i żebyście w swoich rodzinnych domach emanowali takim ciepłem jak dzisiejszy wieczór. Następnie w zapełnionej po brzegi sali gimnastycznej uczniowie przygotowani przez nauczycieli oraz księdza katechetę zaprezentowali jasełka przedstawiające w bardzo bezpośredni sposób okres związany z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa. Scenki biblijne przerywane były wspólnym kolędowaniem. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Po uczcie artystycznej przyszedł czas na tę duchową. Wszystkim błogosławił ksiądz biskup Piotr Turzyński. Duchowny skierował także życzenia do szkolnej społeczności. Piękne są zwyczaje nasze bożonarodzeniowe. Opłatek, choinka, kolędy, życzenia, prezenty. Ale u podstaw tej tradycji jest prawdziwa historia. Tak jak dziadek opowiadał, prawdziwa historia. Za cesarza Augusta, za Kwiryniusza, wtedy i był Herod. Pan Jezus urodził się w konkretnym miejscu. Przychodzi w nasze życie, w historię. To nie jakaś magia, nie bajka, tylko historia prawdziwa. Życzę, żebyśmy wszyscy, kochani rodzice, dzieci, nauczyciele, dyrekcja, państwo, samorządowcy i wszyscy, żebyśmy doświadczali, że Pan Bóg przychodzi w konkret do naszego życia, do naszej historii, ze swoją miłością. Żebyście poczuli tę bliskość Pana Boga. Przychodzi też zwyczajnie, to nam bardzo ładnie wyszło w tej inscenizacji, że nie w pałacach, nie stał się milionerem, nie stał się jakąś wielką gwiazdą, ale każe nam Pan Jezus dowartościować to, co proste i zwyczajne, nasze życie. Gesty dobroci, miłości, to wszystko, co stanowi nasze życie. Czasem i jakieś trudy, i krzyże, i niepowodzenia, żeby w tym wszystkim zawsze widzieć jednak rękę Bożą. Życzę wszystkim błogosławionych, dobrych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Potem wszyscy już tylko dzielili się opłatkiem, życząc sobie tego, co najlepsze, a następnie w internacie zasiedli do wspólnej wigilijnej wieczerzy.